Cześć, tu Eko Kreatywna. Witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj w holu lumpeksowym. Będzie to taki bardzo zróżnicowany hol z różnych sklepów i z Vive Profit w Krakowie i z Elki w Dobczycach i bardzo pomieszany. Także nawet nie będę już się rozwodzić na tym, gdzie co kupiłam. Relacje są zawsze pokazane na Instagramie, na Facebooku, także jeżeli macie ochotę, to zapraszam na te media. Wszystkie wiadomości są, wszystkie linki są w opisie pod filmikiem. No i jeśli spodobają się Wam moje zakupy i stylizacje z tymi zakupami, które będą później, to zapraszam do zasubskrybowania kanału i do polubienia tego filmiku. Jest to dla mnie bardzo ważne i jestem ogromnie wdzięczna za każdą subskrypcję i łapeczkę. Także lecimy. Słuchajcie, przed chwilą odkryłam, że pół programu nagrałam. Mówię do Was, pokazuję rzeczy, okazało się, że nie wcisnęłam play. Brawo ja! Słuchajcie, od nowa lecimy. Pokażę najpierw takie pierdołki, tak zwane pierdołki. Akcesoria. Buciki najpierw będą, słuchajcie, Konwersy, rozmiar 37,5. Nowiutkie, zobaczcie, nigdy nie noszone. Oryginalne są wszystkie tutaj naklejki. No jak widzieliście tam na zbliżeniu, są te buciki tutaj też z takim brokatowym, z brokatową wstawką. Converse All Star oczywiście. I no bardzo fajne, można je nosić na jakiś koncert, na wieczór. Tak trochę bardziej odświętnie, jeśli można nazwać, że trampki można nosić odświętnie. Ale właśnie, na przykład jak chcecie gdzieś iść wieczorem na imprezę, na jakieś już takie nocne eskapady, nowe, stuprocentowo nowe, ale naprawdę jest to 37,5. Na mnie są niestety za duże, bo też przymierzałam się bardzo mocno do nich, ale ja mam 37 typowe i są za duże, więc jak macie 37, to nie macie sensu się nad nimi zastanawiać. Trzeba mieć takie naprawdę typowe 37,5, żeby i może troszeczkę szersze stopy, bo one są takie lekko szersze. Ja mam dużo luzu z przodu po prostu i też na długość oczywiście. Także zapraszam Was, nowiutkie Konwersy, naprawdę fajne, czarne. Słuchajcie, a propos tak tych Konwersów, bo nie wiem czy widzieliście, ale ten brokat tu jest taki tęczowy. Spróbuję zrobić Wam zdjęcie, żebyście to zobaczyli bardziej wyraźnie. No i skojarzyło mi się, bo dorwałam sweter z wiskozy w dużym stopniu. Wiskoza i włókno metaliczne. Jest to taki sweterek właśnie wieczorowy na lato. Taka narzutka, niezapinana. I ona ma dokładnie taki efekt, tylko taki, jest to taki trochę jakby stalowo-granatowy kolor. I z właśnie takim mieniącym się identycznie jak na tych butach efektem. No i właśnie można by mieć po prostu na sukienkę albo nawet do jeansów taki i nowy jest z metką, jak najbardziej. Także ciekawy skład, bo dobry skład, 38 rozmiar. Może uda mi się do czegoś sensownego przymierzyć i te Konwersy dla Was, żebyście zobaczyli stylówę. Może z jeansami po prostu, albo z kombinezonem jedwabnym. Czemu nie? Oj, coś tu się odbywa, słuchajcie. Housekeeping. Jak w Harrym Potterze, tak? Ktoś przyszedł, słuchajcie. W kolorze nawet. O, jest. Czekaj, jesteś ubrana teraz w ten. Tylko czekaj, zrobię tam. Idź tam, gdzie byłaś. Poczekaj. O! Tylko nie wyłącz, bo już bym trzeci raz musiała nagrywać. Ale jest wyłączone przecież. Dzięki. Bardzo dziękuję. Ojejku, bardzo, bardzo chcę mi się napić już teraz kawy. Cześć. Powiem Wam, że jeszcze dzisiaj nie piłam, a już jest tak koło południa, więc naprawdę potrzebne jest to. Także nowy sweterek wiskoza z włóknem metalicznym, taki właśnie wieczorowy, fajny, M-ka. No myślę, że taka typowa M-ka, chociaż to jest niezapinane, więc jak ktoś chciałby mieć tylko taką narzutkę tutaj na ramiona, żeby na coś, ten to może być pewnie i dla Elki, nie ma problemu. Słuchajcie, na szybko jeszcze taka rzecz, którą chcę Wam pokazać, prawdopodobnie, może dla Wiktora, może będzie do odsprzedania. Piękna vintage kamizelka, bardzo ciekawy wzór. Na 50% w Joyu ją kupiłam, to akurat pamiętam. Naprawdę ciekawa i to będzie taki rozmiar
raczej męskie M, coś w tym rodzaju, ale ma regulację, więc na damskie ML też będzie bardzo fajna. Jakby ktoś takie chciał kolory i sobie chciał sprawić taką kamizelkę na przykład do bordowego koloru, do zielonego, do musztardowego. Bardzo, bardzo fajna kamizela. No i dobra, słuchajcie, teraz Wam pokażę kilka drobiażdżków, a mianowicie będą to bardzo jakościowe z Ameryki elementy strojów takich do ćwiczeń albo na przykład na rower. Generalnie będą to spodenki po prostu. Naprawdę jakościowych marek, więc polecam. Pokażę Wam zaraz wszystko. Tutaj jest, już Wam powiem, In Muscle Nation. Tak się nazywa. LL Muscle Nation. Powiem Wam szczerze, że nie znam tej firmy, to są jakieś amerykańskie firmy. Takie kolarki różowe, mocno ściągające brzuch, w ogóle takie grube dosyć. W rozmiarze S te są akurat. Ja sobie zostawiłam też dwie pary tych kolarek, natomiast jest tego trochę, więc tutaj czekoladowe i one są z takiego dzianinowego jakby czegoś, też grube bardzo i mają fajny, bardzo fajny taki wysoki panel na brzuchu, to się nazywa Alpha Lit. I takie marszczenie typowe właśnie dla tych kolarek na siłownię z tyłu, żeby podtrzymywać pośladki do góry. Kolejne są szare. Bardzo fajny, popielaty kolor. To są wszystko S-ki i fajnie ściągają właśnie. Ale będą, słuchajcie, z doświadczenia, będą dobre na S i M, bo one mają być o takie obcisłe. To są to amerykańska rozmiarówka, więc spokojnie. Te są wręcz w rozmiarze M i to są takie bardziej już shorty, ale w fajnym takim żaruwa różowa, takim kolorze. Także naprawdę nowiutkie rzeczy, super stan, idealne naprawdę. I naprawdę będą w bardzo korzystnych cenach, więc możecie pytać. Następna rzecz, piękny sweter od Pacilu. Bardzo piękny kolor. Kolorystyka jak mojej bluzki dzisiaj. Bawełna 100% jest napisane na metce, pure cotton. Świetny, przymierzę Wam oczywiście, być może nawet do tego stroju, do jakichś kolarek właśnie, żebyście też przy okazji zobaczyli, jak te kolarki leżą, bo mam właśnie zostawione też dla siebie. Mega fajny sweter. W stylu takim właśnie wakacyjnym, w stylu old money. Piękna kolorystyka i taka fajna, grubiutka dzianina bawełniana. Ekstra jest. Słuchajcie, ta bluzka, którą mam na sobie, to jest z Vive Profit, tak samo jak ten sweter. I no bardzo się mi spodobały te kolory i niesamowity kołnierzyk ma. Taki wow, taki inny w ogóle, taki trochę lata 70, trochę designerski, fajne rękawy takie tutaj. Trochę mam tu obciśle, może sobie guzik przesunę, jak chodzi o to, bo bardzo wąskie są te wejścia tych rękawów, ale świetny styl, fajna kolorystyka, chciałam coś takiego ożywiającego, wiecie, żeby właśnie do białych spodenek, tymczasem nie mam żadnych spodenek, no i włożyłam spódnicę tą jedwabno bawełnianą, też może być, ale do krótkich spodenek, takich krótkich, ale nie za krótkich, będzie moim zdaniem super wyglądał, albo do białych jeansów. Ani tego nie mam na razie, ale się noszę z zamiarem znalezienia, więc mam nadzieję, że się uda. Ale tymczasem jestem zachwycona tą bluzeczką po prostu. Jest taka naprawdę fajna. Widzicie, ja nie lubię koszul, ale lubię bluzeczki takie tego typu. I oczywiście to by pasowało bardzo fajnie do białych sneakerów. No, nie mam białych sneakerów, mam takie jasno-szare, ale zamierzam też wyczaić takie. Także może się uda, trzymajcie kciuki. Słuchajcie, kolejne rzeczy. Piękną, przepiękną spódnicę w Elce w Dobczycach dorwałam z lnu. Jest to spódnica vintage. No patrzcie, jakie cudowne ma kolory, niesamowite po prostu. Jest ciemna dosyć, więc nie będzie przezroczysta. Jak widać, nie prześwituje. Patrzcie na te kolory. No oczywiście, że Wam przymierzę. Mimo, że ona jest o rozmiar za duża jednak na mnie, ale jest
jest przepiękna. Rzadko się zdarzają takie perły, jeszcze z lnu 100%. Wow, no przyznajcie, że kolory są niesamowite po prostu. No, szkoda, że nie jest na mnie, bo mi się tak podobają te kolory. Gdzieś tutaj jest metka, postaram się Wam pokazać z metką. O, słuchajcie, jest Ursula Consen. Tu jest napisane w ogóle rozmiar 44, ale nie, to jest taka, owszem, może to być MKL-ka, ale 44 to jest przesada. 100% len jest tutaj napisane na metce, słuchajcie. Piękny pas ma ta spódnica, no w ogóle jest prześliczna. Zobaczycie za chwilę, jak to będzie na mnie. Ja mam S-kę, więc jeżeli ta spódnica będzie się trzymała na mnie, to będzie maksymalnie do L-ki. Natomiast tak na moje poczucie to najbardziej chyba na takie około M-ki będzie to. Oczywiście można sobie zwęzić w razie czego, nie ma problemu. Słuchajcie, jeszcze nie koniec perełek, bo piękną sukienkę od Ralpha Laurena mam. Niby jest to rozmiar XS tutaj, ale wiecie co, ona wcale nie jest taka wąska i powiedziałabym, że nawet mogłaby być na M-kę, bo ja mam ją ok, ale jest luźna, nie jest w ogóle taka dopasowana i obcisła. Może to jest po prostu Ralph Lauren, może to jest jakaś amerykańska rozmiarówka, czyli dla nas to jest M po prostu. No, ale może po prostu być też taka luźna. Ma takie tutaj trochę motylkowe te rękawy. Świetna jest, naprawdę świetna. Nie jest bardzo krótka, oczywiście, że się Wam pokażę. Taka do przed kolan ona jest, tak z 15 cm nad kolanem. No, mega fajna i zobaczcie, jaki piękny, gruby materiał. No, to jest Ralph Lauren, nie ma się co oszukiwać. To jest bardzo jakościowy, gruby, bawełniany materiał. Oczywiście, że są metki, no bo to marka dobra. Raczej 100% bawełna z tego, co tu widzę, bo jest coś 100%, a na pewno jest to bawełna. Więc nawet chyba bez elastanu, ona po prostu jest taka gruba, że wręcz jest taka tak mięsista, że robi wrażenie, jakby była z elastanem, ale nie jest z elastanem. To po prostu jest jakościowy materiał, niesamowicie jakościowy. Także super, super, mega piękna sukienka. Jeszcze rzecz z tych samych zakupów, co właśnie Ralph Lauren, to dla siebie kupiłam. Taki kombinezon i wiecie co, nie ma składu. Wydaje mi się, że to może być wiskoza, bo jest taki dość lejący, albo mieszanka jakaś. Bardzo mi się spodobał krój tego kombinezonu, taki trochę spódniczkowy, trochę tenisowy i szukałam w sumie jakichś krótkich spodenek, czegoś takiego trochę bardziej sportowego i bardzo mi się ten kolor też podoba, ja lubię te jasne żółcie. Także zobaczcie, jak na mnie wygląda, to jest typowo już dla mnie zakup Zara to jest, słuchajcie, Zara rozmiar S, świetny, naprawdę świetny. Oczywiście, tak jak mówię, ja w tym nie będę chodzić do pracy, tylko na wakacjach. Kolejna fajna rzecz, już Wam tutaj teraz coś będzie dla Was, bo jest na mnie za duża ta rzecz, ale sprzymierzę ją z paskiem, to się może uda jakoś ograć. Rozmiar 38, sukienka marki Lindex, fajna marka i jest ona z bawełny, jest ona piękna, trochę w stylu pin-up, z takim lekkim dekoltem, z falbanką, no i ten kolor taki jasny, czerwony w kropeczki, bardzo piękny. W ogóle spódnica ma bawełnianą podszewkę, więc naprawdę to jest super jakość. Bawełnianą albo wiskozową. W każdym razie taką nie ten taki śliski, sztuczny materiał. No piękna, zobaczcie, oblekane guziczki. No i będzie uroczo wyglądała właśnie wiosną, latem, do paseczka białego, do jakichś trampek białych. No przepiękna. Szkoda, że trochę za duża na mnie, bo no jest przeurocza, po prostu jest przeurocza. Jestem ciekawa, jak się Wam podoba, ale zobaczcie na ten kolor, ten piękny, taki jasny, trochę koralowy, czerwony. Cudo, cudo, cudo. I słuchajcie, teraz mam dla Was coś, co zastanawiam się nad odsprzedaniem, bo już mam trochę tą sukienkę, już zrobiłam z nią dużo stylówek, chyba mi się trochę opatrzyła, ale jest stan idealny, 100% jedwab, piękna, przepiękna sukienka, w pięknym kolorze, taka kopertowa do przedkolana, tu też ma taki dekolt kopertowy, można halkę do niej nosić albo jakiś stanik sportowy. No, to na pewno widzieliście, jak oglądacie mnie już jakiś czas tą sukienkę. Zastanawiam się, czy ją odsprzedawać, bo ja bardzo, bardzo lubię tą sukienkę, ale zastanawiam się po prostu, czy nie czas wymienić z czegoś, bo to jest rzecz taka wyjściowa, dosyć ja tych wyjściowych rzeczy mam trochę.
Ale jest też na tyle nieformalna, że zależnie od waszej profesji, można by też spokojnie to do pracy, do żakietu nosić. Tu mam w ogóle taką do kompletu narzutkę wiskozowo-jedwabną. Można też, pokażę się wam w tym, to może ktoś będzie chciał komplecik, na przykład to się zastanowię, że może właśnie uda się coś razem. I słuchajcie, można też do pięknego żakietu, i dorwałam cudowny żakiet, słuchajcie, piękny jest. To jest J. Crew, marka J. Crew się pisze. Super 120, nie wiem co to jest za linia. Rozmiar 6, to jest SK. Piękny 100% wełna, patrzcie. I teraz w tych modnych trendach troszkę dłuższy, taliowany i kolor. No kolor jest po prostu przepiękny. Nie wiem, czy sobie go zostawiam. Ja rzadko noszę tego typu żakiety, ale jest tak piękny, że się bije z myślami po prostu, bo no patrzcie. Cudowna wełna. W ogóle naprawdę mam, jest uszyty, jest perfekcyjnie ten żakiet. Dajcie znać, co sądzicie o nim. Aha, no i jeszcze do tego, może od razu zmierzę to razem. Piękna vintage torebka. Patrzcie na to cudo. Ze skóry oczywiście, ze złotym paseczkiem. No i ma niesamowity kształt ta torebka. Fajnie by do tego w sumie mogłaby być. Troszkę inny odcień, nie jest aż tak fioletowa. Patrzcie, i to jest to, czego nienawidzę, ale ja to wypastuję bordową pastą. Naklejają ceny w tym miejscu, widzicie? Chociaż sklep bardzo lubię, no to nie robi się czegoś takiego. Na skórze kolorowej nigdy się nie nakleja naklejki na skórze, bo próbowałam bardzo delikatnie odklejać naklejkę, mimo wszystko trochę koloru zeszło. Oczywiście, że pastą do butów, taką bordową, czy farbką bordową ja to zamaluję, nie będzie tego widać, ale patrzcie, jaka piękna skórzana w środku. Boże, no naprawdę, ta torebka to jest jakiś odlot i patrzcie, jak ma pięknie zrobione tutaj takie skórzane trzymadełka do tego paska. W ogóle pasek jest też super. Patrzcie, jaki paseczek. Piękny, taki wręcz biżuteryjny. Wygląda, jakby to miała być coś na szyję, ten pasek. Nie taki pasek torebkowy. Przecudny. Torebka mnie totalnie zauroczyła, jest prześliczna. Jeszcze sobie przypomniałam, jak już się przebrałam, o kostiumie. Kostium kąpielowy, nowiutki. Mierzyłam go w przymierzalni, więc pokażę się wam tylko w tej przymierzalni. Oczywiście mierzyłam na rajstopy, na bieliznę, a oprócz tego jest to nowy kostium, który ma tutaj naklejkę nadal. I naprawdę widać, że jest nowiutki. Naprawdę super. Zobaczcie, ma tutaj takie usztywnienia. Także w ogóle nic tu nie prześwituje, nic się nie trzeba krępować. Ma bardzo fajny, wyszczuplający panel, taki pogrubiony w środku. Oraz takie elementy drapowane tutaj właśnie, które powodują optyczne też wyszczuplenie brzucha. Jest super. Słuchajcie, wynika z rozmiarówki, że jest to rozmiar L-ka. Myślę, że może być, bo to jest bardzo ściągający kostium, ale spokojnie od M-ki do L-ki, bo na mnie jest jednak za duży. To tego tak bardzo nie widać, bo to jednak jest elastyczne. Natomiast on na mnie nie jest opięty. Jest po prostu taki, tak luźno oplata ciało, natomiast powinien być opięty, bo wtedy właśnie on ma ten efekt wyszczuplania, tutaj wyciągania brzucha, no niesamowite kolory według mnie. Trochę efekt taki zrobiony impresjonistyczny, ale zobaczcie, jaki piękny taki parkowy motyw. No i te kolory do opalonego ciała na plaży będą cudowne. Bardzo żałuję, że nie na mnie, bo mi się tak strasznie podoba kolorystyka tego kostiumu i jego wzór. No ale słuchajcie, nowy kostium. Ekstra, bardzo fajny, z nowego towaru w perełce, więc no nie był tani, ale naprawdę super, super jakość, kostium formujący sylwetkę, także jest dostępny. Słuchajcie, na dzisiaj to chyba tyle, wydaje mi się, że wszystko już wam pokazałam, co dzisiaj miałam pokazać. No i będziemy się widzieć w następnym haulu w niedzielę, właśnie być może już ze stylówkami, jeśli uda mi się, jeśli zdążę, to zrobię wam coś fajnego jeszcze dodatkowo. Bardzo serdecznie was pozdrawiam, miłego popołudnia i do zobaczenia. Cześć!